Dobra, uderzenie. Matko boska. Podanie na opena? Proszę, tym razem. Nie! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj ponownie walczymy o awans do Championa dwójki, zobaczymy jak pójdzie. Też właściwie nie wiem, czy jesteśmy dzisiaj na kanale EDEK Plus, czy na głównym kanale EDEK, bo chyba zadecyduję po prostu, gdzie wrzucę ten film na bazie tego, ile będę miał innych już nagranych na ten moment. Ale w sumie mniejsza w to. Jeżeli już to oglądacie, to znaczy, że znaleźliście ten materiał. Dlatego tutaj gramy na drużynę składającą się z trzech teammate'ów. W teamie mamy ziomka, co... Dobra. Wspaniale idzie. Już na samym początku. Jeden teammate nie wie, kiedy followować kickoff. Przeciwnicy nie wiedzą, jak jechać do kickoffa. I prawie strzeliliśmy bramkę jako drużyna. Dobra, spróbujmy nie stracić. To będzie nasz cel numer jeden. Ale stracimy. Dokładnie, on nas jeszcze zbampował. Zaczyna się niezmiernie kolorowo. Flick do bumpa. Zwykle to się inaczej robiło. Zwykle to jest air dribble do bumpa, ale jak widzimy tutaj, mają nowe technologie zastosowanie. Proszę, frontiem trafisz. Dobra, w piłkę trafił. Drugi teammate też coś trafił, na przykład mnie. A mnie też zaraz coś trafi, na przykład szlak. Dobra, uderzenie. Szkoda, że nie w bramkę, ale powiedzmy, że i tak jest dobra sytuacja. Okej, wrzutka. Kolejny strzał. Dobra, do 5 razy sztuka będzie, coś czuję. Zbierzmy sobie setkę, poczekajmy aż teammate'ci prawdopodobnie strzelą kolejną bramkę piękną. Nie denerwuj się, Edek. To wszystko się zdarza. To wszystko się zdarza. Zaraz nadrobimy ten wynik. Nasz teammate pisze, że jeździ do piłki, więc jest wszystko zgodnie z... Okej. Dobra, jest trafione. Dajesz mi ogm. O, bardzo dobre zakranie. I teraz Edward nie wywalił się i strzela bramkę na 2 do 1. Czy tam na 1 do 2 w zasadzie. Po świetnym podaniu Mio Gmy. A może to jest Mio Grandmaster i gramy z jakimś szachistą wybornym. Prawdopodobnie jak tak świetnie rozplanował tutaj tą akcję, to zna się na szachach. Okej, ja tam nie mam zamiaru podjechać za bardzo, bo to by się mogło zakończyć ze skanowaniem. Nie! Dobra, nie dostaliśmy demo. Ziemek na szczęście jechał na tyle wolno, że skończyło się na kopniakach. Porozmawiamy potem o potencjalnych siniakach. Okej. Nie stracimy, nie stracimy. Wierzę. Skambykujemy, wygramy. Dobre nastawienie to podstawa. Dzisiaj inwestuję w dobre nastawienie. Uderzenie? Dobij to. Proszę. Tak jest! Mio. To jest ten zawodnik, który jest naprawdę tutaj, jak widzimy, aspirującym diamentem. W sensie diamentem. Nie to, żeby miał rangę diament, chociaż jego tytuł sternial tak to sugerował. Ale po prostu jest do oszlifowania takim diamencikiem, prawdziwą perełką w Morzu Czempionów i przyszłym prawdopodobnie Grand Championem. Dobra, wykopany ziomek. Open? Nie? Dobra, ja żartowałem, nie było opena, nawet nie było blisko bramki. Ajajaj, ściana! Jakby... no nie wiem co, po prostu oberwała bardzo solidnie. Podanie na opena? Proszę, tym razem! Nie! To jest przesada, Mio, zaraz! Ty się mijasz z powołaniem, gości, grając w tę grę. Ej, dobra, już mu ufałem. Goście wyrobił sobie zaufanie? Że myślałem, że takiego opena, no już nic złego się nie stanie. Nie można mieć za dużego zaufania, widzowie. Dobra, dobre nastawienie. Przypomniałem sobie, o co dzisiaj chodzi. Lecimy. Emocje jak na nie wiem czym. Prawdopodobnie jak w Rocket League'u. Okej. Dobra. Kurde, żebym ja się tak skupiał na głównym kącie, jak gram rankedy, to naprawdę top 1 świata by już było wbite dawno. Ale tutaj to jest taki ważny cel, bo nie chcę... Proszę. Tak jest! Strzelamy bramkę na 9 sekund przed końcem. Tutaj tak bardzo nie chcę, żeby ta seria trwała w nieskończoność. Tak bardzo chcę, żeby tutaj był jakiś progres, że naprawdę poziom skupienia jest poza skalą. Prawdopodobnie musimy jakoś nie stracić bramki. A żeby to zrobić, to teammate postanowił nie followować kickoffa. Dobra, nie wierzę, że oni będą w stanie w powietrzu kopnąć w bramkę. Tak, żeby ta piłka nie skozłowała. Nie jestem w stanie w to uwierzyć.
Dobra, i na szczęście się tak też stało. Zobaczmy, czy nie wbiliśmy przypadkiem czempiona dwójki tym spotkaniem. No, na szczęście aż takiego wypadku przy pracy nie było. Mamy dalej dywizję czwartą i walczymy w kolejnym spotkaniu. Kolejne spotkanie, kolejni teammates. Zobaczymy, jak tym razem sobie poradzi Hoopy Hoop oraz Fluffy Plum. Te nicknamy brzmią jak jakieś kreskówki dla pięciolatków. Ale może to jest pozytywna wiadomość. Okej. Okay. Hoopy Hoop. Nie no, naprawdę, jak to brzmi. Okej. Okay. Dawaj, Hoopy Hoop. Proszę. To się skończy najgorzej jak się może. Ale okej, okay, to jest tylko początek. Dobre nastawienie. Przypominamy sobie walory dzisiejszego odcinka. Jedziemy po boosta. Zobaczymy, jak Hoopy Hoop zaatakuje pazernie powietrze. Przeciął je w mgnieniu oka. Okej. Okay. Dajesz plum. Plum zrobił boom. Nie udało mi się tego jakoś do środka dowalić. Hoopy nadciąga. Jest dobra okazja, ale niewystarczająco dobra. I dostajemy demo. Nie, proszę, nie 2-0. Nie! Nie! Ja mam wrażenie, że za każdym razem, jak nie jestem w bramce, to tutaj musi paść bramka. Okej, okay, dobra. Nie ma co narzekać. Pozytywny edek, pozytywny dzień, pozytywny odcinek. Proszę, mocno w lewo. Jakkolwiek. Dobra, dobra, dobra. Zaraz strzelimy, wierzę w to. Hoopy? Nie, nie tym razem. Nie ta faza księżyca. Jakbym ci wywalił, typie. Okej. Okay. 3-0? Niewiarygodne. Nie takie comebacki widziałem na oczy. 3-0 to nie wynik. To nie przewaga, czy tam to nie strata. Zaraz to wygrywamy. Dobra, Fluffy, Hoopy. Hoopy, nie. It's Beans. Przeciął piłkę. Wybijmy to. Kontratak na pustą. Nie, woli przywalić sobie w ziemię. Dobra, uderzenie. Matko boska. Dobra, dajmy FF-a. Pozytywne nastawienie jest też przereklamowane. Dobra, lecimy do kolejnego meczu. Nie ma co tutaj komentować. Dobra, widzę, że w przeciwnej drużynie jest Poliakow. Ogólnie kojarzę ten nickname z jakiegoś powodu. Brzmi on... No, pewnie się domyślacie, że dosyć polsko. I tracimy gole od Poliakowa w trzeciej sekundzie meczu. Dobra, Poliakow, jak widzimy, ma doskonale wyćwiczone kick-offy. Nie ma się co denerwować. Lecimy po swoje. Dobra, tym razem my wygrywamy kick-offa. Weźmy sobie piłki. Dobra, piłkę jest ciężko zabrać. Dobra, tutaj jakiś fake. Tutaj dostaliśmy mikrobumpa, który jednak nas nieco powstrzymał. I strzela Just Chilling bramkę po podaniu Lola. Od takich teammate'ów nic nie robiłem. Wielki mistrz sezon 10. I to jeszcze przed free to playem. Ogólnie tutaj dużo jest wielkich mistrzów, czy to, kurde, Grand Championów. Ej, w ogóle? Ten tytuły z przed free to playa? W sensie, jak jeszcze Rocket był płatny i nie było go na Epiku? Są przetłumaczone na język polski? A te tytuły, jak już jest free to play, mają sens, się nazywają w polskiej wersji językowej Grand Champion. Kurde, nie przetłumaczyli nowych tytułów. Ale jaja. Dobra. Nie wiem, czy to leciało w bramkę, ale nie interesuje mnie to. To jakiś taki... Nie wiem, co to. Lol napisał, że Mato i Just Chilling mu zostawi piłkę. Widzimy wyższy level komunikacji już tutaj jest nabyty. Dobre podanie. Czy Just Chilling wykończy? Nie, ale zagrał piłkę tak, że jakimś fartem strzeliliśmy. Dobra, napiszmy im świetne podanie. No nie, ale kick-offy to tutaj są tragiczne. I strzelam samobuja. Nie, miskliknąłem. Najgorsze jest to, że ja pomyliłem podskok z boostem i przez to... Strzelamy samobuja w takim momencie. Dobra, mogło być gorzej, 2-2. Ten ziomek jak jedzie na kick-offa, to trzeba wiedzieć, że jest grubo. Kurde, to jest trzeci mecz w dzisiejszym filmie? Już mi się myli. Bo ogólnie nagrywam ten film zaraz po poprzednim. I już autentycznie nie wiem... Lol strzelił bramkę, jak dobrze, że mu tego nie wybiłem. Dobra, poćwiczę może klikanie Q i E, żeby się rozglądać.
ale no jest groźnie. I nie pamiętam, który to jest smash, ale w razie czego jeszcze to zobaczę po tym spotkaniu. Dobra, lecimy do tyłu. Co tutaj się stanie? Dobra. To może być gol, ale niestety przeciwnicy zablokowali piłkę. Dobra, wykopmy temu bombę. Nie dajmy się strzelić temu ziomkowi. Temu też nie. Dobra, udało się, misja wykonana. Okej, to jest ryzykowne. On się wywali. Ale obronił. Nie. Karambol. Nie. Dobra, to będzie gol. To będzie gol. Bumpnął nas. Co? To nie jest mój gol? No nie mogę. To było najbardziej fartowne, co się mogło stać. Ale działa, dobra, nie narzekam. Działa, działa, działa. Wybijamy do boku. Od sufitu podanie. A nie, nie zdążyłem kapnąć jednak na serwerach gry. Lol, nie, nie ładuj samobuja. Nie! Tak, trafił. Trafił nasz wybraniec. Wow. Co tu się dzieje? Dobra. Może zagrajmy bardziej defensywnie trochę chociaż. Spróbujmy. Jak nie trzeba lecieć, to nie lećmy. Wygrywamy dwoma bramkami. Nie mam zamiaru przegrać tego meczu. Dobra, podanie dość do Lola. Dobra, zostawmy mu piłkę. Ja mu... Wierzę. Wierzyłem na pewno. 10 sekund. Czy stracimy dwie bramki w 10 sekund? Nie wydaje mi się. Jest to możliwe, ale... Ale jest też możliwe, że nie stracimy. A tymczasem nawet strzelimy na 5 do 2. Nie mamy czempiona dwójki i nie mam pojęcia, ile meczów zagraliśmy. Czekajcie, zobaczę po długości nagrania. Dobra, tak na oko zagraliśmy już 3 mecze, więc zagrajmy po prostu czwarty. Zobaczymy, czy awansujemy do czempiona dwójki. Nie mam pojęcia, jaki jest bilans w tym filmie. Wydaje mi się, że 2 wygrane, 1 porażka. Ej, serio, dawno nie miałem takiej zwiechy. Ale okej, lecimy do ostatniego meczu. No i okej, pan Zaniko i Mortal Phoenix. Widzimy, że chyba jakiś gracz Valoranta u nas w drużynie, ale w każdym razie to jest prawdopodobnie mecz o upragnionego czempiona dwójkę. My dostajemy demo, teammate'ci tutaj nakładają presję na przeciwnikach i gol? Tak jest, Phoenix jak widzimy nie tylko w Valoranta jest z koksem. Jeden ziemek w ogóle z przeciwnej drużyny napisał już GG. Prawdopodobnie się poddali, prawdopodobnie już wiedzą, że nie mają najmniejszych szans. Jak widzieliśmy już chyba w tym odcinku, nie sorry, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku, tutaj naprawdę nikt nie ma oporu. Nikt nie ma oporu, żeby wyjść z meczu w pierwszej sekundzie, czy tam podjąć decyzję o tym, czy że już nie ma szans po... Nie no, naprawdę, ziemek się nie rusza. W sensie... Niech to ktoś dobije. Tak jest. Chyba to będzie czempion dwójka po tym meczu wbity. W sposób naprawdę... Dobra, powiedzmy, że klasyczny dla tej rangi, czyli jeden ziemek po 13 sekundach przestaje grać. To jest naprawdę jakiś speedrun prawdopodobnie. Chociaż wydaje mi się, że... Po tym, co już tutaj zobaczyliśmy, to się można wszystkiego spodziewać. Mogę się spodziewać m.in. tego, że przegramy jeszcze ten meczek jakimś cudem. Dobra, ziemek nie trafił. Best community ever, no. Ale co by nie mówić, dużo jest niestety osób, co... Niestety się czy to zawcześnie... O nie, jeszcze to przegramy. Nie, proszę, nie w takiej sytuacji. Connor bot. Dobra, gramy, strzelamy. 2-0 to nie wygrana. Nawet na ludzi coś nie ruszajmy. Jeżeli przegramy ten mecz, to kończymy serię. Nie ma innego wyjścia. Dobra, ładujemy. Ziemek się nie rusza, ale to nam nie przeszkadza w straceniu kolejnych bramek. Phoenix trafia. Okej. Nie, ziemek się rusza. Nie, przegramy to. Dobra, 6 sekund i może dadzą FF-a. On strzela samobuja? Prawdę mówiąc, nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, prawdopodobnie będzie cięcie do końca tego meczu, jeżeli nie dadzą teraz FF-a. I prawdopodobnie muszę wam tutaj wszystkim współczuć, co faktycznie gracie solo i trójki. Nie no, ogólnie grania samemu trójek? Od serca wam powiem, że jakkolwiek to brzmi, to moim zdaniem niestety nie ma sensu. Tryb 3x3 przynajmniej na... No nie wiem, na jakich rangach. Na wszystkich rangach w sumie, bo... Nawet na SSL-u, jeżeli nie gracie pełnym party, to wam się trafiają takie osobistości. Ale granie 3x3, jeżeli nie macie ekipy, to raz, że najwolniej się uczycie grania, ponieważ po prostu najrzadziej macie statystycznie piłkę. Po drugie, najczęściej będziecie trafiali na jakichś toksików, czy tam ludzi co awczą, czy tam... No widzicie zresztą, co tutaj się dzieje. No i jeszcze nie pamiętam, czy po trzecie, czy po czwarte,
Ale w sumie i tak się nie nauczycie rotować w momencie, kiedy wasi teammates robią coś takiego, że tu nawet nie ma rotacji. Jedyne co możecie robić, to faktycznie jechać na długi słupek, robić tak jakby najbardziej podstawową rotację, ale która w późniejszym etapie gry nie ma za dużo odniesienia, która jest tylko i wyłącznie do gry na takiej platynie, czy tam rangach tego typu, bo wyżej tak się musicie uczyć game sensu na nowo. Dajcie znać po prostu, czy gracie czasami tryb 3x3 bez swoich znajomych, szukacie ten tryb jak jesteście sami w party. Tak z ciekawości zobaczę, co napiszecie. Moje zdanie znacie. A teraz już raczej widzimy się na zobaczeniu, czy wbiliśmy czempiona dwójkę. No i dobra, czy wbiliśmy czempiona dwójkę takim oto ekscytującym meczem? No i wbiliśmy. Champion 2, dywizja pierwsza. Także w końcu wbiliśmy naszą upragnioną rangę. Ja już nie będę przedłużał, w tym odcinku się chyba bardzo dużo rzeczy stało tak naprawdę. Zachęcam do zostawienia suba, lajka, jakiegoś komentarza i życzę wszystkim miłego dnia. Elo, elo.